Frytki z lodami. The pathetic little burger. Too pathetic little burger. Dostałem chipsy o smaku smażonego jajka. Dobrze, pierwszy przystanek. Jesteśmy w Wendy's. Zaczynamy od Wendy's. Musimy sobie to wszystko przeanalizować, jakby całą trasę, żeby po kolei objechać odpowiednio, zaoszczędzić czas i po kolei kupić każdy z produktów. Kupujemy taki sztandarowy produkt z każdego z sieciówek, Teraz Wendy's pierwsze. I dzisiaj wjeżdżamy, Isaac będzie mi pomagał, towarzyszył. Także Isaaca już kojarzycie. Pierwsze zaskoczenie dzisiejszego dnia, frytki z lodami. Okay, so we do the baconator. Where's the baconator? Baconator. Okay, I see it. Yeah, oh my god. It's gonna be a tough day, man. Pierwszy towar mamy zamówiony, teraz idziemy do Taco Bell, który jest dosłownie naprzeciwko. Taco Bell, no nie wiem, pewnie jakieś taco wiedzie. Cool Ranch, Doritos, kolejną rzecz mamy, wychodzimy. W całym samochodzie teraz już fast foodem zajeżdża. No fajnie, jestem głodny, nic dzisiaj nie jadłem, wyczekuję tego, że najem się. Fajny dźwięk. Dźwięk. Fajny dźwięk. Wjeżdżamy do Arby's. Miejsce, gdzie mają burgery i podobno bardzo dobre sandwiche, kanapki. Miałem iść do Firehouse'a, ale jest 40 minut drogi stąd, więc nie będziemy tam jechać, marnować paliwa. Po prostu wjeżdżamy tutaj. Też dosyć duża, popularna sieciuwa. So in Poland, I see that you're a bodybuilder. Your chest is humongous. Look at his arms. Moi drodzy, przerwa na reklamy. Jak widzicie, jestem cały w nowym outficie IPA.pl. Więc dzisiaj na sklep wjeżdżają te spodenki bawełniane IPA. Jeżeli chcecie je wygrać, możecie wziąć udział w konkursie. Wystarczy, że zostawicie komentarz, hashtag spodenki, udostępnicie film i subskrybujecie ten kanał i macie szansę wygrać te oto spodenki IPA. A w następnym odcinku wjeżdżają tanki, ale to jeszcze nie na dzisiaj. Ready? Dobra. Jesteśmy tutaj, cztery pierwsze restauracje, Arby's. What is this? Taco Bell. Taco Bell, okay, oh, Taco Bell, that's nice. We start with Wendy's. Wendy's, McDonald's, Taco Bell, Arby's, okay. Ja jestem bardzo głodny, I'm very, like, hungry. Very hungry? So absolutely. I gotta eat, like, the first thing I'll probably eat all of, you know, the whole thing. This is all, we got the same thing, right? Yes. Fryteczki, tu mamy fryteczki. The fries. Thank you. Can you go in? Oh, are you serious? This is a real thing. They do. No way. That's a real thing. No way. Frytki z lodami, no nie. Oh, nice it's, and greasy. It got already cold. Wow, this is a lot of like a the fries. Big patty. This is really big. Let's see. I'm going. It really has three patties inside. Yeah. And that's not even the big one. This is the small one. 1,000 calories. What was the other one? 1,600. Mm-hmm. W tym burgerze mamy 1000 kalorii, był jeszcze większy, który miał 1600 kalorii. Bacon, wołowina, ser. Bacon, cheese, ketchup, mayo. That's actually good. Very good. Like this one, they say they never freeze their patties. Okay. McDonald's is frozen. These guys, they say no. They say no. They say no. I don't freeze my patties. It's fresh. Mm. I'm hungry, I'm gonna eat it all. The bacon's not super crunchy. Is it supposed to be? I don't know. Jedna taka kanapka z małymi frytkami kosztuje 8,70. 8,70, like it's pretty, I mean it's a put them in. Higher price, is it? So they add a little more because you put the shit frosty. Okay, czyli wszystko to $19. You can taste the difference. Absolutely. Absolutely. How do you say that in Polish? Absolutely. Bez kitu. Bez kitu. Bez kitu, nie? Absolutely. Bez kitu. Absolutely. So there's two of each. This is the nacho, the supreme, and then the apple empanadas. Apple. Like a dessert, okay. Like an apple fritter kind of thing. Okay. Mamy smak klasyczny i później mamy coś, co jest z przyprawami z Doritosów. To też może być niezłe. Oh. I'm losing it. To jest dużo lżejsze. Ma sporo warzyw, jest takie bardziej soczyste, świeższe. No bo tam mieliśmy samo mięso i bułę, nie? I sos. Ale się rozpada, jak widzicie. Tu teraz macie, tak to wygląda od środka. Doritos, Locos, Tacos, cyka. All the same, right? Inside? I think it's the same, it's except just for the shell. Okay. You got a different flavor. Bon appetit. You did it? All good.
Strongo pompa. Strongo pompa. Dobry, ten jest dużo lepszy, bardziej serowy, taki no intensywny. Dobry, podchodzi mi bardzo, naprawdę. Taco Bell. Okay, Google. How many calories in a Taco Bell Doritos Locos Taco? 200 calories. That's not bad. Pierwszy burger z Wendy's 900 kalorii, dwa tacos razem po 200, czyli 400 kalorii razem, nie? I'm gonna just take a bite. Because I ruined the appetite for the rest. Oh my god. Apple actually, food. I mean, it smells good. Okay, let's go. I think I'm done with that. Yeah, I'm good. Just one bite. Wow, that's super yummy. Oh my shit. Watch out! You might hit your head! And Google. Works okay, nice. Google. How many calories in a classic beef and cheddar from Arby's? 450 calories. Fancy. 21% białka, 450 kalorii, bułeczka cebulowa, wołowina pieczona i cheddar, ser cheddar, nic więcej, naprawdę. Oh my god. I got the cheese. I'm not enjoying this one, it's not really good. Co bym miał powiedzieć? You don't drive to go get Arby's. Yeah. Yeah, no, really dry. I mean, if I am supposed to eat fast food, I'd rather eat something that's worse for you but better flavor. Yeah. Take a photo at Waffle House. Oh, fries. We got the fries. Don't even want to try these ones. Just a few. It tastes like cardboard. Yeah, it doesn't. Yeah, it doesn't. It's not big. That's not big. They got smaller, I guess. The pathetic little burger. Two pathetic little burgers. That's like super little. I mean, oh my god, this is my finger. Yep, just to try it out. Remove the styrofoam. That's good. Wendy's is much bigger. Much bigger. Yeah, the bun is the same. Oh my god. Wendy's, McDonald's, yeah. And you can tell this one looks frozen. That one looks much looks different. Oh much well, better. Let's eat. Let's see. Let's eat. Bon appetit. Is there a Polish word for this? Bon appetit. Smacznego. One more time. Smacznego. Smacznego. Smaczny. Smaczny. Like this burger is smaczny. Smaczny. You wish someone smacznego. 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 Nego. Tak, smacznego. Definitely more flavor than the Arby's. This one feels like it's supposed to make me feel sick. $7. Oh my god. No way. Yeah, $7 for that. This is the same price as for Wendy's. For a whole meal. Wendy's was like $8 for a whole meal. Yeah, $9, whatever. I don't even feel like happy. Should've got a happy meal. Yeah. This is bad. The nuggets are much better. Okay, a little different. Crunchier. They might be a little cold now. Tak prezentują się nuggetsy w Stanach Zjednoczonych. I do enjoy it more than the burger. Wendy's, najlepsza opcja. Absolutely. Absolutely. I'm gonna say that. You say sztanga pompa, I say absolutely. Sztangu pompa. Dostałem chipsy o smaku smażonego jajka. Tu macie? Smażone jajko. Normalnie jakbym na śniadanie sobie żółtko zjadł, wrzucił do buzi. Like shrimp legs and there's some that's left on the pan. Okay. That's what it tastes like. Yeah, it does. Dobre porównanie, bo mówi Isaac, że kojarzy mu się ten smak z jajkiem, jak smażycie, na przykład jajówę robicie i takie na krawędziach patelni zaschnięte jajo zostaje, nie? I to zjecie. To bez kitu to ma taki smak, nie? Nie jest to dobre. No nie jest to dobre. Także teraz wchodzimy do Waffle House, a troszkę się zdążyliśmy podładować, zregenerować na żołądkach, jest nam bardzo ciężko, już się obżarliśmy. Ale zostało jeszcze do zrealizowania coś w formie deseru, żeby zaserwować. Czajmy się, bo nie można tutaj nagrywać, więc kamera w dół. A za chwilę zobaczymy, co zamówiliśmy. Ja sobie wziąłem, what did you order? Chocolate waffle with raisin bread and apple butter. Ja zamówiłem sobie zwykłe gofry z syropem klonowym i sausage, American sausage. No zobaczmy co tutaj mamy. Pierwsze, let's unpack like everybody, is this, that's your toast? Trzeba rozpakować zanim zaparuje. That's your chocolate chip waffle? Uh-oh. They're coming for us. I'm sorry, I ate too much today. Na jedną część sobie nałożę trochę tego musu, drugą zjem z sausage. Should I eat like one part with the sausage or no? Także pierwsze co zjem sobie ten mus jabłkowy sobie tak złożyłem, pół gofra na pół.
Gofry jak gofry, no. Waffle like any other. No, bro. Okay, Google. Okay, Google. How many calories in a Waffle House waffle? Waffle House's menu includes waffle, pecan with 560 calories. So 110? Okay. And others. So it's 410 for the waffle and the extra 110 for chocolate 110. Chip. 520 kalorii ma gofr Izaka. Syrop klonowy nie jest prawdziwy, tylko taki właśnie z cukier, po prostu taki słodzik. No ale zawsze efekt robi swój. I tap out. He's not gonna make it. No, a w ogóle to z okazji nowego sezonu i wyjazdu do Ameryki sporo nowości się szykuje, między innymi spodenki. Jak widzicie, spodenki iPa już są przetestowane. Chyba z 2 tygodnie nosiłem, bardzo dobrze się noszą, także zapraszam na sklep iPa.pl. Możecie się wyposażyć w takiego rodzaju odzienie do Centusa Pompusa. Zapraszam serdecznie. Stronga pumpa! That's only one game, that's only one game. Stronga pumpa! Go again, we play the next game. A teraz słuchajcie moi drodzy, próbujemy ostatniego posiłku fast foodowego, spędzając dobrze czas, grając w kręgle. Hot dogi, amerykańskie hot dogi. Każdy z tych hot dogów kosztuje $5, przychodzi z odrobiną frytek i jeżeli dopłacicie dolara, to macie dodatek za chili, ja dopłaciłem dolara, bo normalnie by była to sama parówa z bułą. Ich parówki są z wołowiną, nasze są z wieprzowiną albo mieszane, a to są parówki wołowe. Także hot dog approved. Na dzisiaj to by było na tyle. Widzimy się niebawem. Ja idę kończyć grę. Muszę skopać im tyłki, bo naprawdę teraz dostałem mocno po tyłku, jak widzieliście. Tyłki tyłku, masło maślane. Dzień był długi, ja już się powtarzam. Żegnam. Peace out, brother. Buziaczki. Dobranoc. Na razie. Patrzcie, 9, zbita 10, a później strajk i ucięli grę, na pewno bym wygrał. He's like, I'm winning! Yeah. Okay, got it. Super sweet. Okay, got it. Perfect half. Take a bigger half. W ogóle się nie spodziewałem, że usiądę i będę z ludźmi jadł pączki w metrze.